Paweł Tuchlin po dokonanym w Niestępowie zabójstwie jeszcze co najmniej kilkukrotnie wychodził na tak zwane wędrówki, których celem było natrafienie na samotnie poruszające się kobiety. Na szczęście dla potencjalnych ofiar żadna z tych wędrówek, póki co, nie przynosiła zadowalającego Tuchlina efektu. Przez cały ten czas trzymał on w swojej szafce ubraniowej w pracy dowód osobisty zamordowanej Ireny H. i co jakiś czas go oglądał. Po pewnym jednak czasie dowód ten gdzieś mu się zawieruszył. W dniu 1 lutego 1980 roku Paweł Tuchlin pracował w ZNTK na porannej zmianie. Jak wyjaśnił już po zatrzymaniu, 3 lata później, tego dnia robota mu nie szła. Czuł wewnętrzny niepokój, a jego myśli uciekały od bieżących zajęć w pracy do zdarzeń związanych z atakami na kobiety. Po zakończeniu pracy o godzinie 14 zabrał ze sobą jeden z młotków, który jako robotnik transportowy rozwoził po zakładzie pracy i udał się do swojego miejsca zamieszkania przy ulicy Siennej na obiad. Po obiedzie wziął młotek i wyszedł na miasto, chcąc zapolować na jakąś kobietę. Z przeróbki doszedł pieszo do Śródmieścia, a następnie spacerował po jego ulicach, wypatrując samotnych kobiet. Po jakimś czasie postanowił przejechać się kolejką elektryczną do Wrzeszcza. Tam, nie natrafiwszy na żaden możliwy cel ataku, wrócił tym samym środkiem transportu do dworca głównego. Przed dworcem wsiadł w autobus i dotarł nim do Kowal. Worunia skręcił na prawo i cały czas tą ulicą jechał. Mijał się cały czas Worunię, bo kierunek jest w kierunku obwód. Tam na Kowale ta droga wychodzi, jadąc dalej tą drogą. Po zorientowaniu się, że w autobusie nie ma i raczej nie będzie już żadnej kobiety, postanowił wsiąść na najbliższym przystanku i poczekać na autobus powrotny. Było pomiędzy godziną 20 a 21. W momencie wysiadania zobaczył jednak, że podjeżdża inny autobus, który opuściło kilka osób, w tym jedna kobieta, 30-letnia Anastazja E., wracająca z pracy z centrali rybnej w Gdyni. Pogoda tego dnia była fatalna. Cały czas padał deszcz ze śniegiem oraz było mglisto. W mniemaniu Tuchlina były to idealne wręcz warunki do przeprowadzenia ataku. W momencie, gdy on odjechał, ja jeszcze nie miałem nawet dokładnie rozeznanej sytuacji co do miejsca, gdzie się znajduje, jaka to miejscowość. Ale najechał drugi autobus, również komunikacji miejskiej, który tam kończył jazdę. Bo tam właśnie jest takie rondo, pętla taka autobusowa, także tam jedna linia, znaczy się autobusu kończy jazdę, a ten jedzie, jedna jedzie dalej. I tam wysiadła kobieta. 1 lut 1980 roku. Jesteśmy w Gdańsku Zakonniczynie na ulicy Wieżyckiej. Tutaj obecnie wszystko się pozmieniało od tamtego czasu. Jedynym takim śladem po tym, jak wyglądał ten obszar w tamtych czasach, to jest przede wszystkim ta droga, która idzie na wprost pod górkę. W tamtej dalszej części jeszcze są kocie łby, które są oryginalne z tamtych czasów. I te drzewa tutaj, które jeszcze te dwa pozostały, one się ciągnęły praktycznie cały czas przed siebie. 30-letnia Anastazja E. przyjechała około godziny 23 na znajdującą się tutaj zaraz za nami pętlę autobusową. I w tym momencie, gdy wychodziła z autobusu, została dostrzeżona przez Pawła Tuchlina, który akurat szedł główną ulicą. I po tym, jak spostrzegł ją, a była ona jedyną osobą, jedyną kobietą, która wychodziła z autobusu, podążył za nią i szedł za nią cały czas ulicą Wieżycką, znajdującą się za nami. Anastazja E. podążała ulicą Wieżycką od pętli widocznej tam na samym dole, tutaj drogą aż pod górę. Paweł Tuchlin cały czas za nią szedł i w pewnym momencie zaczął przyspieszać. Będąc tutaj na tym skrzyżowaniu, na wysokości tego skrzyżowania, Tuchlin zbliżył się do Anastazji,
chwycił ją za krocze, mówiąc do niej słowami: chodź, będziemy się pieścić. Kobieta odpowiedziała mu, z tego co Tuchlin pamiętał, albo cham, albo prostak, albo skurwysyn, i wyszarpnęła się i chciała uciekać. Tuchlin zadał jej ciosy młotkiem w głowę i kobieta upadła. Miejsce, gdzie rozegrał się ostatni akt tej tragedii, czyli zasypanie Anastazji głowy ciosami młotkiem, miał miejsce na wysokości tego tutaj drzewa. To jest ostatni świadek istniejący tamtych wydarzeń i prawdopodobnie przestanie niedługo nim być, bo jest chyba przeznaczony nawet do ścięcia. I po zadaniu ciosów młotkiem Anastazja upadła tutaj na wysokości tego drzewa, upuściła torebkę z siatką i została zaciągnięta około 80 metrów na tamtą łąkę. Tuchlin następnie wrócił się po zaciągnięciu jej na ziemię, tutaj na jezdnię, zabrał siatkę i torebkę, no i wrócił do ofiary. Tam ją zaczął rozbierać, pomagając sobie prawdopodobnie scyzorykiem, porozcinał jej majtki, rajstopy i zaspokajał się przy niej około 15 minut. Teraz, gdy chciałem zdjąć jej rajstopy, bo spodnie nie miała rajstopy, bo miałem ją w pozycji w tym czasie jakoś na brzuchu, nie plecami do góry. I teraz, gdy usiłowałem jej zdjąć te rajstopy, ona chciała wstać, jakby do ucieczki. Wiem, że jeszcze uderzyłem na to. Także ona już więcej była, później bezładna, nie usiłowała wstawać. Gdy już skończył, przeszukał torebkę, przeszukał siatkę, porozrzucał rzeczy, które kobieta miała przy sobie i zabrał jej jedynie gotówkę w kwocie nieustalonej. No, nigdy nie udało się tej kwoty ustalić. Po czym zostawił ją i wrócił się w stronę pętli i opuścił miejsce zdarzenia. Ja tą kobietę pozostawiłem w tym miejscu, oddalając się z tego miejsca powrotem tą drogą do głównej szosy, i wiem, że tam nie czekałem na żaden autobus, tylko szedłem szosą w kierunku Oruni i do autobusu już ja wchodziłem, już na samej Oruni był autobus i z tym dojechałem z Oruni do Gdańska, następnie do miejsca zamieszkania na ulicy Sienną. Następnego dnia, po godzinie 10, uczeń szkoły podstawowej o imieniu Darek wracał z zakupami do domu ulicą Wieżycką. W pewnym momencie, po lewej stronie drogi, zauważył leżącą nową spódnicę z metką. Po przejściu zaledwie 10 kroków zauważył na polu leżącą kobietę, którą okazała się znajoma mu z widzenia pani Stenia. Wiadomość o tym szybko rozeszła się po okolicznych mieszkańcach. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej MO w Gdańsku, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli rozpytywanie mieszkańców. Z uzyskanych od nich informacji wynikało, że sprawcą zabójstwa jest na pewno mąż Anastazji, Jerzy. Praktycznie każdy z rozpytywanych mieszkańców opowiadał o dochodzących z ich miejsca zamieszkania regularnych kłótniach, awanturach i pijaństwie. Pojawiały się również informacje, że Jerzy miał się wielokrotnie odgrażać, że swoją żonę kiedyś zabije. W tej sytuacji postanowiono zatrzymać Jerzego do wyjaśnienia. O godzinie 15:30 rozpoczęły się oględziny miejsca zbrodni, które ze względu na padający przez całą noc śnieg nie pozwoliły na ujawnienie żadnych śladów mogących należeć do sprawcy. Zwłoki leżały w zaoranym polu, w odległości 36 metrów od drogi. Wokół nich leżały rozrzucone przedmioty należące do Denatki, między innymi torebka z wysypaną zawartością. Zwłoki nosiły na głowie ślady obrażeń zadanych narzędziem tempokrawędzistym. Brak majtek i porozrywane rajstopy świadczyły o napaści na tle seksualnym. Do ataku na kobietę musiało dojść na drodze, o czym świadczyły znajdujące się tam siatka na zakupy, słoik powideł oraz nowa spódnica. Zatrzymany Jerzy nie przyznał się do napaści na żonę, chociaż potwierdził, że w jego małżeństwie nie działo się najlepiej. Ponadto podejrzewał żonę o zdradę. O jej śmierci dowiedział się od mieszkającego w pobliżu chłopca, w wyniku czego przybiegł na miejsce zbrodni i się popłakał. Następnego dnia prowadzono dalsze czynności.
Kontynuowano rozpytania mieszkańców, przesłuchiwano świadków, a także odwiedzono miejsce pracy Anastazji. Tam funkcjonariusze dowiedzieli się, że mogła mieć ona przy sobie większą ilość gotówki, gdyż tego dnia dostała 13. pensję. Ustalono również wszystkich kierowców autobusów, którzy wieczorem przyjeżdżali na pętlę przy ulicy Wieżyckiej. Jeden z nich nawet rozpoznał Anastazję na zdjęciu, ale nie wiedział, co się z nią stało po wyjściu z autobusu. Skrupulatnie prowadzone śledztwo miało się jednak wkrótce zatrzymać, gdyż tego dnia postanowił przesłuchać Jerzego osobiście porucznik Kałuża z Komendy Wojewódzkiej MO, który prowadził sprawę zabójstwa Ireny w Niestępowie. Ku zaskoczeniu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej, Jerzy się po krótkim czasie przyznał. Najprawdopodobniej nie wytrzymał on nacisku psychicznego, wywieranego przez postawnego i nielubiącego sprzeciwu porucznika. Wedle złożonych przez Jerzego wyjaśnień, głównym motywem zabójstwa miała być jej zdrada. Wkrótce po zakończeniu przesłuchania, Jerzy w towarzystwie porucznika Kałuży został zawieziony do swojego domu, gdzie wskazał miejsce przechowywania młotka, którym rzekomo miał zamordować żonę. Jerzy, przesłuchany następnie przez prokuratora, potwierdził przyznanie się do winy. Chociaż jego opowieść zaczęła się różnić w szczegółach od pierwszego przesłuchania. To jednak nie wzbudziło wątpliwości prokuratora, które jednak powinny się w tych okolicznościach pojawić. Wobec przyznania się do winy, Jerzy został tymczasowo aresztowany, a dalsze śledztwo zaczęło się koncentrować już tylko i wyłącznie na jego osobie. Można przyjąć, że od tego momentu nie prowadzono już praktycznie żadnych działań wykrywczych ukierunkowanych na wykrycie sprawcy zabójstwa Anastazji. Skoro jak się okazało, sprawcą okazał się mąż, który na dodatek się do tego czynu przyznał. Przeprowadzona sekcja zwłok Anastazji wykazała, że otrzymała ona 10 silnych uderzeń w tył o głowie, a zgon nastąpił wobec porażenia ważnych ośrodków życiowych mózgu wskutek wklinowania migdałków mózgu do otworu potylicznego w następstwie doznanych rozległych uszkodzeń czaszki i mózgu. Obecności nasienia ludzkiego nie ujawniono. 8 lutego z udziałem Jerzego przeprowadzono wizję lokalną. Jego wyjaśnienia na miejscu zbrodni jednak ponownie różniły się w istotnych szczegółach od tych, które były przez niego składane poprzednio podczas przesłuchań. Niestety nie próbowano weryfikować podawanych przez niego rozbieżności. Tym bardziej, że na jego korzyść przemawiały ekspertyzy sporządzone przez Wydział Kryminalistyki KWMO w Gdańsku. Przeprowadzone badania wykazały, że zebrane z odzieży Anastazji mikrodrobiny nie miały odpowiedników w odzieży Jerzego i na odwrót. Ponadto na odzieży Jerzego nie ujawniono żadnych śladów krwi, a sam młotek, ważący zaledwie 200 gramów, powinien wzbudzać uzasadnione wątpliwości, czy można nim było spowodować tak rozległe obrażenia, jakich doznała Anastazja. Były od początku, myślę, że wątpliwości, poza chyba tylko niektórymi, którzy chcieli sukcesu, że to nie mógł być sprawcą. To tak jak narzędzie pokazywał, to tym narzędziem nie sposób dokonać takiego czynu. Nie wiem. Nie ja byłem decydentem, że człowiek znalazł się, powiedzmy, w takiej sytuacji, jak się znalazł. Pewnie on z tą żoną żył nie najlepiej i nieraz może życzył jej nie najlepszego losu, ale od życzenia do wykonania to tak zawsze jest trochę drogi. Niestety, sprawa ta od momentu przyznania się Jerzego nie była już w ogóle obiektywnie badana. Los Jerzego przesądziła ostatecznie ekspertyza sądowo-psychiatryczna, na kartach której biegli uznali, że popełnił on zarzucany mu czyn, chociaż w stanie całkowicie zniesionej poczytalności. W
ekspertyzie biegli nie odnieśli się w ogóle do różnic w składanych przez Jerzego zeznaniach, przyjmując za pewnik jego przyznanie się do czynu. Dopiero po zatrzymaniu Pawła Tuchlina Jerzy został przebadany ponownie przez inny zespół biegłych i dopiero wtedy biegli przyjrzeli się dokładnie jego wyjaśnieniom i wskazali, że Jerzy w ogóle nie był w stanie zapamiętać tylu szczegółów, ile podawał podczas przesłuchania. W tej sytuacji pod koniec kwietnia postępowanie wobec Jerzego umorzono, a postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku został on internowany w szpitalu psychiatrycznym z uwagi na realnie stwarzane przez niego zagrożenie dla porządku prawnego. No taki był Adam Kałuża, nie tylko w odniesieniu do... bo i później... Alici przy zabójstwie, gdzie no tak się działo, o zmarłych się nie mówi źle albo wcale, no Adam już jest po tej drugiej stronie, więc nie będę go krytykował, ale prawda jest taka, że no, chciał mieć sukces, a te sukcesy nie były sukcesami. Jerzy na sprawiedliwość musiał czekać w szpitalu psychiatrycznym ponad 4 lata. Prokurator nadzorujący śledztwo w 1993 roku dostał się z ramienia NSZZ Solidarność do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Do dnia dzisiejszego w jego biogramie oraz nekrologu można znaleźć wzmiankę, że kierował śledztwem w sprawie Skorpiona, co oczywiście nie polega na prawdzie. Jeden z lekarzy psychiatrów, który wydawał pierwszą opinię w sprawie Jerzego, został wiele lat później znanym lokalnym poetą. Znajdujemy się na cmentarzu w Gdańsku, gdzie została pochowana Anastazja i niestety nie było jej dane zaznać spokoju, ponieważ już po 4 latach na mocy postanowienia prokuratury wojewódzkiej w Gdańsku została ona ekshumowana. Czynność ta była niezbędna, ponieważ wobec przyznania się Tuchlina do zbrodni trzeba było sprawdzić czy i upewnić się, że obrażenia na znajdujące się i zachowane na sklepieniu jej czaszki pasują do młotka wykorzystywanego przez Tuchlina. Z tego względu została ona ekshumowana, zawieziona do Zakładu Medycyny Sądowej i po badaniu pochowana ponownie tutaj, na tejże ziemi. To kuriozalne śledztwo, które doprowadziło do umieszczenia Jerzego E. w zakładzie psychiatrycznym, miało również konsekwencje dowodowe, które wyszły już 4 lata później. Albowiem Tuchlin, kiedy był przesłuchiwany, wyjaśnił, że prawdopodobnie przy rozbieraniu Anastazji posługiwał się scyzorykiem, którym rozcinał jej bieliznę. I w takiej sytuacji no, trzeba było sprawdzić, czy faktycznie odzież nosiła ślady takiego rozcinania. Ale niestety tej odzieży nie było, ponieważ została ona po umorzeniu śledztwa zniszczona, tak jak większość przedmiotów, które stanowią materiał dowodowy i po zakończeniu postępowania stają się już nieprzydatne. Tak też w tej sytuacji tą odzież zniszczono, nie była ona potrzebna, nie było potrzeby przechowywania jej, skoro sprawca był znany. Ale jak się okazało, sprawca był zupełnie inny i gdy ta sytuacja wyszła, chciano sprawdzić, czy faktycznie on rozcinał tą bieliznę, ale już jej nie było. I to się tyczy generalnie wszystkich postępowań, które są prowadzone wadliwie, gdzie organy ścigania starają się przypisać zbrodnie osobom, często które nie mają nic z tym wspólnego. I potem, gdy taki sprawca prawdziwy wychodzi, może nie być to w ogóle możliwe, aby mu cokolwiek udowodnić, ponieważ istotne, a może nawet mało istotne na dany moment, ale później jakże ważne dowody mogą już nie istnieć po prostu.
W międzyczasie cały czas trwało śledztwo w sprawie zabójstwa Ireny w Niestępowie. Na początku lutego wpłynęła do akt długo wyczekiwana ekspertyza włosów zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsca zabójstwa. Okazało się, że jeden z tych włosów wykazuje zbieżność pod względem cech morfologicznych do włosów porównawczych pobranych z głowy Gerharda. Jednocześnie ekspertyza zaznaczała, że włos ten ze względu na rozmiar nie mógł posłużyć do przeprowadzenia badania serologicznego, które ostatecznie mogłoby rozstrzygnąć, do kogo ten włos należał. To jednak pozwoliło porucznikowi Kałuży postawić Gerhardowi zarzut zabójstwa, do którego on się kategorycznie nie przyznał. Wobec konieczności przedłużenia stosowania wobec Gerharda tymczasowego aresztowania, akta zostały zbadane przez Wydział Postępowań Karnych Prokuratury Wojewódzkiej. Wnioski z tej analizy były jednak miażdżące dla porucznika Kałuży, jak i całego śledztwa. Zwrócono uwagę, że błędem było zawężenie śledztwa wyłącznie do osoby Gerharda, którego wina, mimo wszystko, cały czas była wątpliwa. Ponadto jednoczesne wstrzymanie innych działań wykrywczych groziło zaprzepaszczeniem znalezienia sprawcy w przypadku, gdyby okazało się, że Gerhard jest jednak niewinny. Spostrzeżenia prokuratorów z prokuratury wojewódzkiej potwierdziła już wkrótce kolejna ekspertyza, według której włókna zabezpieczone na odzieży Ireny nie mogły pochodzić z odzieży Gerharda, jak i na odwrót. Mało tego, 25 lutego znaleziono świadka, który rankiem 10 listopada widział brudnego i przemarzniętego Gerharda w Żukowie, który chciał się umyć w budynku straży pożarnej po tym, jak spędził noc na pobliskiej ławce w parku. Wobec tego postanowiono spróbować ustalić wzór buta, którego słabo widoczny odcisk podeszwy znaleziono na miejscu zbrodni. Bez skutku. Ostatnią możliwością znalezienia jakichkolwiek dowodów winy bądź przechylenia poszlak na niekorzyść Gerharda było wyszukanie instytucji, która podjęłaby się zbadania niewielkiego włosa, który był budową podobny do włosa Gerharda. Zadania tego podjął się ostatecznie Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie. 13 marca Paweł Tuchlin ponownie postanawia zaatakować. W tym celu, zaraz po skończonej pracy, dotarł do Kiełpina Górnego, gdzie około godziny 21.50 dostrzegł wychodzącą z autobusu kobietę z mężczyzną. Postanowił za nimi iść, licząc, że może w którymś momencie się rozdzielą, gdyż kobieta poruszała się za mężczyzną w pewnej odległości, a więc nie było do końca wiadomym, czy są oni parą. Tuchlin miał jednak pecha, gdyż tym mężczyzną okazał się funkcjonariusz milicji, plutonowy Starczewski. W pewnym momencie żona milicjanta powiedziała, że idący za nimi nieznany mężczyzna schował się w krzakach i wyraziła obawę, że może to być jakiś złodziej. Wobec tego milicjant postanowił go zatrzymać. Tuchlin, mimo próby ucieczki, został jednak ujęty przez plutonowego Starczewskiego i zaprowadzony do domu, gdzie została sprawdzona jego tożsamość oraz został przeszukany. Miał on przy sobie pasek od spodni, pasek od radia lub aparatu fotograficznego, klucz do roweru, okulary słoneczne, zeszyt od szkolenia zawodowego oraz luźne kartki z danymi osobowymi kobiet i adnotacjami o ich stanie majątkowym. Plutonowy Starczewski, będąc przekonany, że ma do czynienia ze złodziejem, względnie włamywaczem, wezwał patrol milicji, który zabrał go do komisariatu Gdańsk-Śródmieście przy ulicy Piwnej. Tam został rozliczony przez oficera dyżurnego. Tuchlin oświadczył mu, że po skończonej o godzinie 14 pracy udał się na kurs dla elektryków odbywający się w Politechnice Gdańskiej. Po skończonych zajęciach o godzinie 20 pojechał tramwajem do dworca głównego i tam wsiadł w autobus, aby udać się do domu na przeróbkę. Jednak ze względu na pomyłkę okazało się, że ten autobus nie jedzie na przeróbkę, ale do Kiełpina Górnego. Będąc już w Kiełpinie, Tuchlin zaczął iść kawałek przed siebie, lecz zaraz potem zawrócił w kierunku przystanku.
z nieznanych dla niego powodów został zatrzymany przez jakiegoś mężczyznę, który twierdził, że jest milicjantem. Tuchlin został przez oficera dyżurnego sprawdzony również w ewidencji i okazało się, że jest on wielokrotnym złodziejem, który obecnie przebywa na warunkowym zwolnieniu. W tej sytuacji, po nocy spędzonej w areszcie, został wypuszczony na wolność, gdyż nie było podstaw do jego dalszego zatrzymania. Niemniej, oficer dyżurny wykonał spoczywający na nim obowiązek i sporządził z tego zdarzenia kartę informacyjną, która następnie została umieszczona w ewidencji kryminalno-rozpoznawczej KWMO w Gdańsku. Plutonowy Starczewski następnego dnia po zatrzymaniu znalazł na parapecie swojego okna metalowy przedmiot o długości około 30 cm. Uznając, że prawdopodobnie było to narzędzie włamania, które Tuchlin podczas zatrzymania wyrzucił, zawiózł je do Komendy Miejskiej MO w Gdańsku wraz z notatką ze zdarzenia. Czy można powiedzieć, bo takie są chyba były zarzuty, że wtedy milicja mogła go wykryć? No mogła go wykryć. Ale jak? Ale o co? To był 80. rok. Takich złodziejaszków jak on setki wcześniej było przemielonych, sprawdzonych na alibi, na to, na tamto. On nie miał żadnego związku ze sprawą. Ani żadnego wyjścia, ani linie papilarne, ani tam jakieś, nie wiem, no był portret pamięciowy, ale podejrzewam, że nie wszyscy w województwie policjanci tak się strasznie przejmowali, czy takim tamten portret pamięciowy chodził po głowie. W miesiącu kwietniu porucznik Kałuża oczekiwał na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii winy Gerharda. Okazało się, że wyniki zamówionych ekspertyz jednoznacznie wypowiedziały się na korzyść tymczasowo aresztowanego. Badania serologiczne fragmentu włosa, przeprowadzone w Warszawie, wykazały, że nie mógł on pochodzić od Gerharda. Ekspertyza przygotowana przez Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO wykazała natomiast, że drobiny drewna znajdujące się pomiędzy ząbkami brzeszczotu ujawnionego w domu Gerharda były zbyt małe, aby można było ustalić, z jakiego rodzaju drewna pochodziły. W tej sytuacji nie było już żadnych wątpliwości, że Gerhard jest niewinny, wobec czego umorzono prowadzone w stosunku do jego osoby śledztwo. Wkrótce po odzyskaniu przez Gerharda wolności umorzono również śledztwo w sprawie zabójstwa Ireny, gdyż prawdziwego sprawcy nie udało się odnaleźć.